pewnych spraw. Dopóki nam ziemia obraca się i mnie w opiece zdejmie. Teraz tą pierwszą, dobrze? Dla takich chwil warto żyć. Dla takich chwil warto żyć. Dla takich chwil warto żyć. Dobra, dzięki. I teraz jeszcze jedną rzecz chcę spróbować, nie muzyczną, dobrze? Dlaczego? Mówiłam panu, że taka jest, że nigdy nie jest. Myślę, że sytuacja polityczna jest bardzo dobra. Dobrze. I teraz jeszcze jedna. Jesteśmy głęboko przekonani w dynamikę naszego kraju. Fantastyczny Polak, jakie ma cudowne uda, jakże ogłosione, ale Diokowicz jest lepszy po secie. Dobra, dziękuję bardzo. Czy o Bożym świecie to niech będzie, tylko o tym świecie, co nas otacza, może zapominamy. Dobra. Się kołyszemy, tak, żeby było się, tak, rozładowujemy. Cześć, Heniu! Mieszkanie nie odnawiasz? Nie, dobra. I machamy ten, żona puściła tym razem ciebie, dobra. A dyspensę dała żona. Mówię do Henia Wieczorkowskiego, który od 22 lat odwiedza kabaret bez przerwy prawie, chyba że żona mu nie pozwala, bo każe mu odnawiać mieszkanie. Brawo dla Henia i jego żony. Jedziemy! Proszę państwa, no różne rzeczy się działy przez ten czas. Długo się nie widzieliśmy, prawda? Długi ten moment był. Ale teraz mam dobrą wiadomość. Już za 2 tygodnie się spotykamy w świątecznym programie z Mikołajem. Zapowiedział swoją wizytę Zbigniew Wodecki. Jeżeli nawet Zbyszka nie będzie, to oczywiście będzie inna gwiazda. Ale zobaczymy, trwają rozmowy na ten temat. I myślę, że Zbyszek, jak się tu pojawi, no to będzie naprawdę świątecznie. I machamy rączkami, a dlaczego nie? Różne rzeczy się dzieją, bo Państwowa Komisja Wyborcza bardzo fajna jest w Polsce. Niestety odszedł dzisiaj nad ranem słynny Hans Kloss, czyli Stanisław Mikulski. Wspaniały aktor, dobry człowiek, bo miałem szczęście go poznać. No cóż, odchodzimy powoli, ale my nie. My żyjemy, bo jak to pisał poeta, trzeba z żywymi naprzód iść. I idziemy! I jeszcze machamy rączką. A tutaj nawet tak jak w radzieckim filmie, tak fajnie, dobrze, no, dobrze. Ale nie putinowskim, bo radzieckim, prawda? Tak. Pamiętacie państwo, że jeżeli chodzi o przywódców, to Gorbaczow nas lubił. I my chyba też go lubiliśmy, nie? Czyli byli przywódcy, których lubiliśmy, rosyjscy. A dlaczego rosyjscy? Bo to rosyjska melodia. Zygmunt Wiśniewski jest z nami. Dzisiaj Zygmunt nie będzie śpiewał, jest troszkę przesiębiony, ale powitajmy go serdecznie. Przybył, mimo choroby. Bardzo dziękuję, że jesteś. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę państwa, dzisiaj połączymy dwa święta. Ojejku, zobaczcie, Krysia Kotaka, cudowna, wspaniała osoba. Niestety mam złą wiadomość, nie będzie dzisiaj śpiewała, ale jest z nami. Jest z nami i 11 grudnia zaśpiewa, na pewno, powiedziała pani. Tak jest. Dobra, ale 11 zaś. Będziecie państwo 11? Będzie Mikołaj, będą prezenty, także nie tylko artystyczne. Dobra,
No tak. Dzisiaj połączyliśmy kilka świąt. Bo po pierwsze Andrzejki z Katarzynkami. Katarzynki były przedwczoraj, a pojutrze Andrzejki, tak? No i w Ameryce jest dziś Dzień Dziękczynienia. Jest to bardziej popularna w Ameryce, popularne święto niż nawet Boże Narodzenie. W związku z tym narodowi amerykańskiemu życzymy jak najlepiej. Indyka nie będzie, ale będą za to piękne standardy amerykańskie. Byłem na próbie, słuchałem artystów i po prostu było cudownie. A na występie na pewno będzie jeszcze lepiej. Dobra, no zaczynamy. Jak Andrzejki, no to wróżby, tak? Dobrze. Samotny, zdesperowany żab. Samiec żaby po prostu. Dzwoni do wróżki i pyta się, jak będzie malować jego najbliższa przyszłość. Spotka pan piękną, młodą, atrakcyjną dziewczynę, która będzie chciała wiedzieć o panu wszystko. To wspaniałe, spotkam ją na jutrzejszej zabawie, kumka zachwycony. Nie, odpowiada głos w słuchawce, na zajęciach z biologii. Wróżka mówi do klientki, mąż panią zdradza. Chyba musiała pani odwrotnie rozłożyć karty. Do wróżki przyszedł śpiewak operowy. Ta spojrzała w kryształową kulę i mówi, mam dla pana dobrą i złą wiadomość, którą pan wybiera pierwszą, tę dobrą. No dobra, po śmierci będzie pan śpiewał w chórach anielskich. No to wspaniale, a ta zła, pierwsza próba jutro o 10:00. Przyszła kanclerz Niemiec do wróżki, pyta, jak długo będę żyła? Ein Moment, odpowiada wróżka. No bezczelność, nie? Nie, życzmy jak najlepiej. Dobrze, uwaga, bankier Lord Smith przychodzi do wróżki i mówi, jeśli się oględnie pani, o czym teraz myślę, pani powie, oględnie oczywiście, o czym ja teraz myślę, dostanie pani ode mnie 1000 funtów. Myśli pan o tym, że wynajmie pan grupę irlandzkich terrorystów, którzy wysadzą pański bank w powietrze, a pan wkrótce ogłosi upadłość. Na to lord, nie zgadła pani, ale proszę wziąć te 1000 funtów. Podała mi pani znakomitą myśl. Nie będę ukrywać, mówi wróżka do tego, któremu wróży. Karty mówią, że pani mąż zginie śmiercią tragiczną. A czy zostanie mi to udowodnione? Co ci ta stara cyganka przepowiedziała? Że wkrótce poniosę wielką stratę. No i sprawdziło się tak. Zaraz po jej wyjściu spostrzegłam się, że brak mi zegarka z łańcuszkiem. Dobra, nie będziemy mówić o samotnych. Teraz uwaga, będą prawdziwe wróżby. Rozsypała się sól, co to znaczy? Będzie kłótnia, bardzo dobrze. Rozsypał się cukier? Na zgodę, tak jest. Rozsypała się kokaina? No. Będą wizje, tak jest, dobrze. Upadł widelec? Ktoś przyjdzie, tak jest, dobrze. Upadło mydło? Oczekuj nieoczekiwanego. Jaskółki nisko latają? Będzie deszcz, tak jest. Krowy nisko latają? Rozsypała się kokaina. Pękło lustro? Będzie nieszczęście. Podobno 7 lat. Pękł rozporek? Będzie wstyd. Mniejszy lub większy? Pękła prezerwatywa? Lepiej, żeby pękło lustro. Spędzi nos? Będzie pijaństwo. Spędzi dupa? Mydło upadło. Można. Dobrze, już się rozpędzamy powoli. Tak jest. Proszę państwa, zawsze Zygmunt bardzo często zaczyna swoją piosenkę, ale jak powiedziałem, Zygmunt dzisiaj troszeczkę chorszy jest, ale jest z nami, uśmiecha się, to jest najważniejsze. Zawsze ten jego duch i ciało jest tutaj potrzebne w kabarecie. W związku z tym wystąpi od paru miesięcy, nie widziano, chociaż nie, miesiąc temu była na szczęście, tylko że jeszcze nie śpiewała, a dzisiaj zaśpiewa najmłodsza nasza artystka, która przyjechała z mamą.
cudowną. Mamo, ale o mamie później, natomiast Samanta Daszkowska, powitajmy ją serdecznie, najmłodszą naszą artystkę. Chodź, wielkie brawa dla naszej Samanty. Samanto, zaśpiewasz tym razem piosenkę, która będzie zaskoczeniem dla Państwa. Bardzo proszę. Niektóry ktoś, niech powie ktoś, komu się zdarzy zobaczyć zimą me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No, co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladł siebie, gdy chmury wiatr przegania zimne. Nie sama tak cierpię, nie sama tak cierpię. A zatem śpiewajmy dziewczyny, panowie. Bądźcie dla nas dobrze na zimę, panowie. Państwo zapewne czekają na jakieś, właśnie, rzeczy, znaczy komentarze na temat wyborów, tak? Nie będzie żadnych komentarzy, chociaż połączymy się teraz z ludźmi, którzy mogą coś mieć na ten temat do powiedzenia. Bardzo proszę pana ministra w kancelarii prezydenta Komorowskiego. Panie ministrze, co się stało? Czy te wybory były sfałszowane w końcu, czy nie? Bardzo proszę. Sytuacja w Polsce jest bardzo sympatyczna i jest naprawdę śmiesznie. Dziękujemy bardzo. To był pan minister Nałęcz, a teraz nasza wspaniała posłanka Joanna Senyszyn. Ja mówię wam, że cały czas, że są sfałszowane, ale nikt mi nie wierzył! Dziękuję serdecznie, pani posłanko. A teraz jakby to powiedział już świętej pamięci, już już za tamtą kotarą, za tamtą zasłoną, dawny, wspaniały pierwszy sekretarz, którego się najczęściej wspomina dosyć dobrze. Jesteśmy głęboko przekonani, że sytuacja w Polsce jest bardzo dobra i wiecie, rozumiecie, trzeba być razem. Pomożecie? No, pomożemy. Tak jest. No, bardzo dobrze. A jakby powiedział na temat naszej sytuacji w Polsce w świętej pamięci trener Kazimierz Górski. Mi się wydaje, że się tak wyrażę. No, Polska zardzewiała, bo Boniek jest rudy. Bardzo dziękujemy serdecznie. No a teraz jeszcze na zakończenie największa legenda polskiego sprawozdawstwa, Bogdan Tomaszewski. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj mnie bolą dwa zęby, ale będę komentował. Proszę Państwa, przed Państwem wielki tenis. Serb Djokovic i Polak Janowicz. Popatrzmy na Janowicza. Jakże piękne ma uda, jakże owłosione. No chyba wygra, no ale Djokovic jest lepszy po secie. Dziękuję. Proszę Państwa, to zrobiłem oczywiście dla Krysi, a teraz już uwaga, uwaga, kibice. Kto z Państwa jest kibicem? Rączka do góry. Dobrze, a kto jest mąż kibic? Heniu, jesteś kibicem czy nie? Nie. O, to będzie akurat dla Ciebie. Bardzo proszę, sketch, a kto będzie występował, to Państwo sami zobaczą. Bardzo proszę. To cześć, Paśka, cześć.